Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Już Czy się robi. wiedzieliście, że wielki mózg znajdujący się w środku siedziby ilitidów, łupieżców umysłu, tak naprawdę był złożony z martwych mózgów umarłych już ilitidów? O, teraz już wiecie. Gotów. A, dobra. Wracając do Zrobione. tego nieprzyjemnego miejsca. Mamy tutaj pewien posąg. Posąg Boga Cierpienia Ilmatera ma związane ręce do modlitwy i jest pokryty brudem i krwią. Wygląda, jakby został zbezpieczony rozmyślnie. Tylko kapłan Ilmatera mógłby go na powrót oczyścić po usunięciu nieumarłych z doliny. Jestem. Niestety nie mamy kapłana Ilmatera, więc nie możemy tego zrobić. Mamy kapłana Latandera. To tylko parę dodatkowych punktów doświadczenia, więc... Okej, zanim tam wejdziemy, W czym na mogę pewno jest pomóc? parę czarów, które Jakie się przydałoby się rozkazy? rzucić. Potrzebujesz, dobrze? Przykład to, to i to. Słucham. Okej. Jesteśmy gotowi wejść do środka. Załatwione. Witam Państwa, cóż to za urocze spotkanie. A, zobaczcie, kogo my tu mamy. Czy to nie jest ten tchórzliwy Gotowe, chłystek? zrozumiałem. Hipperus, czy jak ma to? Tak. Niespodzianka! Zrozumiałem. To znowu wy! Sądziłem, że moje wojska na przełęczy już was załatwiły. Nieważne. Skoro Izelor nie śmie stawić mi czoła, wyślę mu wasze głowy zatknięte na dzidy, a potem spalę jego cenny dąb do korzeni. A, w związku z tym, że strach cię obleciał przy naszym pierwszym spotkaniu, musieliśmy cię odszukać. Śmiałe słowa i zapłacicie za nie własną krwią, a gdy już będziecie martwi o żywie wasze trupy i wcielę je do Legionu Chimery, wyślę was do samego Izelora i sprawię, że zginie z waszej ręki. Czego chcesz od Izelora? Nic prócz śmierci. Pragnę tylko odciągnąć go od klejnotu serca. Gdy będzie zdawał od kamienia, będzie go można pokonać i Kuldahar w końcu znajdzie się w rękach Legionu Chimery. Poddaj się, Hiperusie. Dwa razy mówił nie będę. Ha, dość zmarnowania. Zmarnowałem na was czasu. Żywi albo nie i dopilnuję tak, że przyłączycie się do Legionu. Wkrótce wasza ścierwa ruszona bla 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 bla. Dobra. Czym mogę służyć? Małe Czego? to, małe Zrobione. to, No, małe to to. wszystko. No, czego Zabierajmy chcesz się teraz teraz. ode mnie? Tak. Mak niech rzuci Firebola, tak sobie tutaj. Myślę, że mogę A Bart wykonać skorzysta to. ze swojego nowego zaklęcia ciszy. Jak ono działa? Odejdź stój. Mniej więcej mówiłem. Możesz na Bart mnie wskazuje gniewać, ale palcem się na zrobi. kogoś i mówi ciii. Mieszczące ostrze. Nie mam nie sobie. najlepiej. Mniej więcej tak. Co mogę? I efekt jest dosyć łatwy do przewidzenia. Okej. Jeszcze kapłan rzuci coś na wzmocnienie. Tyle roster. Najlepszy. Bart zacznie śpiewać. Hiperus już zapewne jest uciszony. Bardzo mocno dostało się. Myślę, że jak zniknie, to nikt nie będzie za nim tęsknił. Mak. O tak, po prostu. Trzeba coś zrobić jak należy. Dobra, Hiperus padł. Co trzeba zrobić w każdej chwili? O tak, pięknie. Dobra, Mak się już schował z tyłu, więc może znowu walnąć jakiegoś Firebola. To jest jeszcze parę nieumarłych, które przyda się odpędzić. Tak sobie. A, pięknie rzucony fireball. Co tu jeszcze możemy? Kościane strzałki, czemu by nie? Nie będzie z tym problem. Czy młodszyk może kogoś pewnie od tyłca zajść jak zwykle? Gotowe. Aha, pięknie, teraz pan padnie. O tak. Tamten już był sprytny, odwrócił się nie plecami do łotrzyka. To było bardzo sprytne. Rusz, rozpoczęcie.
Dobra, tyle. Wraz z ubiciem tego kapłana, problem nieumarłych na wyżynie powinien zniknąć. Mniej więcej powinien zniknąć. No i chyba będziemy mogli zająć się tym duchem matki Eugenii, o ile się nie mylę. Akurat jest chyba noc, więc powinniśmy ją spotkać, kiedy wrócimy na wyżynę. Ale zanim to zrobimy, oczywiście money. Ponieważ każdy poszukiwacz przygód kocha pieniądze. Jakieś wizje Hiperusa. Święta moc. Ojejku, nie mam miejsca. Tak. Pierścień ochrony przed czymś, nie wiem. Po prostu pochowaj to wszystko gdzieś. Ot tak sobie. To można sprzedać pewnie z mniejszym lub większym zyskiem. To dam kapłanowi, tak tego pewnie nie zużyję. To można schować. Co do tych wizji Hiperusa, to dosyć długi kawałek tekstu. Nie zamierzam go czytać całego. A ktoś chce sobie przeczytać, to ma teraz okazję. Dobra. Nie ma tam nic zbytnio ciekawych informacji przekazania. Amulet ochronny plus jeden. Nie? Ty już masz jakiś amulet? Pawęż plus jeden, plus cztery przeciw pociskom. Korbacz zatrutej krwi plus dwa. Specjalne plus dwa obrażeń od trucizny. Dodatkowy punkt obrażeń. A to jest broń bojowa. Nie? O, paladyn może z tego skorzystać. A ta zbroja tu jest plus 1 odporności na magię. To się przyda chyba paladynowi. Plus 10 punktów życia, ale ta daje plus 3 do KP. Plus 4 przeciw pociskom. Dobra, wezmę to. I jeszcze miałem amulet odporny. Amulet ochronny plus 1. Bla. O, ty nie masz jeszcze. I tak ci nic nie daje, ale cóż. Ojejku. Straszny burdel mam tutaj. Trzeba będzie to kiedyś posprzątać. Dobra. Tak. Czego? W porządku. Money. Więcej money. I tutaj jest jakaś ukryta skrytka. O tak. Co my tu mamy? Jakąś pawęż, ochrona przed nieumarłymi i przywrócenie. Padnie, możesz rzucać przywrócenie? No, szkoda. Wszystkie czary nam się pokończyły. Co to za pawęż? Identyczna, plus 1, plus 4 przeciwko pociskom. To możemy schować. Mam lepszą. O. Jak znowu złapie tą tarczę. Przyda mu się. Dobra. No, możemy się zwijać stąd. Która jest godzina? Nie wiem, bo mi zasłania wskaźnik z Frapsa. Trzecia. Okej. Dom matki Eugenii był gdzieś na wschodzie. Pójdźmy teraz, zobaczmy. Nie tracimy czasu, może jeszcze zniknąć zanim wyjdziemy. To był chyba dom matki Eugenii, ale nigdzie jej nie widać. O, jest. Zrobię co w mojej mocy. Porozmawiajmy z nią. Czy widzieliście bliźnięta, mych cennych podopiecznych,
Były tuż przy mnie. Gdzie zniknęły? Matka Eugenia? Matka Eugenia, tak mnie nazywali w dawnych, dawnych dniach, lecz ich matką nigdy nie byłam. Nie, ich prawdziwa matka pozbawiła się życia. Nie mogła ich znieść. Byli jej dziećmi, lecz wybrała śmierć. Czemu? Łzy matki za martwymi dziećmi to straszna rzecz, lecz łzy dzieci za ich martwą matkę jeszcze straszniejsza. Matko Eugenio, co ci się stało? Położyłam się zażyć snu, tylko na chwilę, tak by me oczy odpoczęły, a ich już nie było. Oni, masz na myśli Izaira i Madae? To moje maleństwa, czy widzieliście je? Zginęły tak dawno. Izair, chodź, pora coś jeść, zjeść, przyprowadź siostrę. Chodź, Madae, nie ociągaj się, ktoś może cię zobaczyć. Boję się, że coś im się przytrafiło. Czy nie dosyć je kochałam i chroniłam przed strzałami całego świata? Co możesz powiedzieć o Izairze? Izair, ten mały spryciarz, grał wchowanego na przełęczy. Ludzie słyszeli tylko wiatr i śmiech, bo nikomu nie mógł się pokazać. Bo nikomu nie mogli się pokazać. Dlaczego nie mógł się pokazać? Płomienie tańczą z jego palców, a jego krew płonie od sztuki. Tak łatwo go rozbawić, lecz gdy jego śmiech cichnie, to jego gniew jest niczym sztorm. Dobra, no a teraz opowiedz mi coś o Madae. Madae, taka wrażliwa, patrzyła na symbole Ilmatari. Uczyła się o cierpieniu, lecz nie poznała go. Jej serce nawet teraz chłodne dla Ilmatera. Najstroższym zaś sercem jest serce zimy. Wiele takich tragedii przyniosą ze sobą północne wiatry. Teraz więc czci potęgę Kabeina. Myśl o pokoju już w niej umarła. Jej serce północnym płonie ogniem, lecz płonie w tajemnicy, bo nikomu nie mogło się pokazać. Jeśli Izair i Madae są tak niebezpieczni, to dlaczego się o nich martwisz? Obojgu los tyle obiecał. Mogli zbudować świat na nowo, stworzyć tu życie z lodu i wichru. Ich dłonie mogły tworzyć piękno, wielką katedrę z lodu wiatru. Lecz czas, lecz miejsce przeznaczenie gotowe dziś jeszcze nie były. Nie gotowe, nie teraz. Jeśli pochodzisz ze świata duchów, to musisz wiedzieć to, co ukryte dla zwykłych śmiertelników. Jaka przyszłość nas czeka? Widzenie jest okropną rzeczą, każe nam iść niechcianą drogą. Czy tego chcesz? Widzę przed tobą długą ścieżkę. Gdy ją użysz, nie będzie odwrotu. Mój los należy do mnie. Teraz powiedz, co widzisz. Twa droga wiedzie przez okno smoka, przez lochy, co czas i ogień wiążą, na pola krwi, gdzie martwi śnią o życiu, w ruinach dawnych rozegranych bitew. Okej, zapamiętajcie sobie tą linijkę, gdyż ona dokładnie mówi, co nasz bez będzie czekać w przyszłości, jeszcze w tym rozdziale. Lecz to nie koniec swojej drogi. Do ręki ciemność cię przywiedzie, pięść chaosu, co się już zaciska i kala wszystko, czego dotknie. W uścisku jej biją się dzieci. Jej dzieci. Me dzieci. Me ukochane. Los dusz ich me obawy budzi, choć ne utraciłam je tak dawno i wasz los budzi przerażenie. Największa z prób was wtedy czeka. Lecz tak daleko już doszliście i serca wasze tak silne, co musi być zrobione, zróbcie. Z ran przeszłych krwawi ich nienawiść, z ran, co wiążą nieuleczone. Gdy znów zobaczysz moje dzieci, ja błagam, okaż litość, nie daj im cierpieć. Od życia wzięli twarde lekcje i życiu także odpłacili, lecz wciąż ich kocham. Zrobię, jak mnie prosisz, matko Eugeniu, jeżeli mnie do tego zmuszą, to nie zaznają cierpień z mojej ręki. Teraz chcę spocząć, czuję zmęczenie, lecz jeśli zamknę oczy swoje, już nie zobaczę moich dzieci i losu ich nigdy nie poznam. Dobra. Nie wiem, co się stało z nimi po twojej śmierci, matko Eugenio, ale się dowiem. Powiedz, ja muszę wiedzieć, bo spokoju nie zaznam nigdy. Powrócę, kiedy poznam całą historię. Żegnaj. Jak się rozkazała, więc uspokojenie ducha matki Eugenii nie będzie takie proste. Musimy dowiedzieć się jakoś coś więcej o Izeirze i Madae.
i przyjść tutaj z powrotem. W tym czasie możemy zaraportować tym oto, że zrozumiałem. Kapłan jest już przeszłością. Kapłan Baina. Już się robi. Przy okazji. Rozmawialiśmy z matką Eugenią. Boi się spocząć, nim dowie się, co się stało z jej dziećmi w Kuldahar po tym, jak odeszła. A ja nie wiem, co mam jej odpowiedzieć. Porozmawiaj z Izolorem, jeżeli możesz. Powinien znać historię Izaira i Madaa i wiedzieć, w jaki sposób ich życie było związane z Eugenią i ich matką. Może w jego opowieści znajdziesz coś, co pozwoli wysłać się jej znękanego ducha na spoczynek. Dobra. Co nam za to powie Jeremcy? Jak tam... Bla, 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 bla. Kuldahar, co się tu dzieje? Nie, chyba on nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Zamieniam się w słuch. Czekam na rozkazy. Czy mam jeszcze jakieś przywrócenie? Chyba zużyłem jedyne przywrócenie, jakie miałem. Tak. No cóż. Czego? Przydałoby się odpocząć. Załatwię to. Bla, bla, bla. Dziękuję ci, panie miły. Czy teraz popilnujesz? Musimy odpocząć, aż wszyscy wyzdrowiejemy. O tak. No i niestety wyssanie energii, nie wiem, z pewnych powodów zostało. Więc będziemy musieli je po kolei ściągać. Zgoda. Czy to czasem nie obniża ich poziomów? 13, 13. Mam nadzieję, że nie. Dobra. No, czegoż chcesz teraz ode mnie? Gotów, zrozumiałem. Wychodźmy stąd. Ale zanim przydałoby się, żeby mag rzucił na siebie jakąś ochronę. Nie mam sobie. W czym mogę? Parę podstawowych czarów ochronnych rzucę i ruszam dalej. Dobra. Okej, czas najwyższy w końcu ruszyć do Kuldahar. Prawdziwego. Tego jedynego. Jeżeli o ile nie napotkamy się po drodze jeszcze na jakiś zombie czy tym podobne. Oczywiście, że napotkamy się na zombie i tym podobne. Chodźcie tutaj. Mój kapłan ma wam coś ciekawego do powiedzenia. Słucham. Już nie żyjesz. Tak. Atakujcie najpierw tego łucznika. No zdaje się, że on. No właśnie, wystał nam energię z krasnoluda. Ma jakieś specjalne strzały, musi być z wysysaniem energii. Cokolwiek to jest, już tego nie lubię. No już, załatwcie szybciej tych nieumarłych. Ruszamy dalej. No nie uciekaj tu. Tam idzie tylko szybko pokroić na kawałki i iść dalej. Gdziekolwiek tu dalej jest. W porządku. Czego? Gotów. Tędy. Tak, zdecydowanie tędy. A, oczyściliśmy dolinę. Z nieumarłych. Dostaliśmy dodatkowe punkty doświadczenia, dopiero teraz zauważyłem. Fajnie, fajnie. O, co to ma być? Yuan Ti. Co mamy zrobić? Co oni jednak naprawdę są w tym mieście i... Zdaje się, że ciepłokrwisty Banita rozczarował nas, siostro. Wielce frustrujące. Tak może Cedra pomyliła się, pozostawiając przełęcz komuś takiemu jak on. Zapewne mówił o tym kapłanie Baina. To może pierwszy z wielu błędów, siostro. Musimy obserwować Cedrę. Za bardzo ufa temu Legionowi. Za bardzo. Tak.
Mówisz prawdę, lecz najpierw pożywimy się tymi ciepłokrwistymi. Ostatnio coraz mniej zabijania, a moje strzały łakną krwi. Czy przywołać pozostałą siostrę i zeprzeć na całą rozgrywkę? Nie, spójrz na nich. To będzie drobnostka i pozostanie więcej dla nas, tak. Ci panowie trzeba nie coś wiedzą, zrobić w jak co się należy. pakują. Jestem. Myślę, że mogę Oni nic wykonać. nie wiedzą. Potrzebujesz prawdziwego mistrza? To jest łucznik, więc zapewne przydałoby się gotowości? jego jakoś zgarnąć jako pierwszego. Możesz na mnie liczyć. Tyle roboty. Może jakaś A ta kusza? To jakieś magiczne pociski. Potrzebujesz mnie? Moje Bart wyczulone niech zmysły śpiewa są dalej. Na twojej dyspozycji. Naprawdę te strzały gniatają naszego paladina w ziemię. No cóż, on sobie poradzi. Tak, to ale paladyn potrafi sobie poradzić z paroma strzałami, nie wiem, w gardle, w płucach, wszędzie. Czemu by nie? A łotrzyk dalej się męczy z tym swoim łucznikiem. Żałosne. Czekam na rozkaz. Dobra, jeszcze ten Yuan-Ti tutaj został. Ale jak słyszeliście, po mieście może się kręcić więcej. Więc oczy i uszy szeroko otwarte. Okej. W następnym odcinku zwiedzamy dalej Kuldahar, mordujemy Yuan-Ti i poznajemy, na pewno porozmawiamy w końcu z tym Izelorem, może dowiemy co tu się dzieje w końcu. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.